Cześć! Witam Was ponownie w kolejnym odcinku serwera testowego i dziś zadamy sobie pytanie. Czy amerykański czołg ciężki T-115 po nerfie stał się słaby? Czy też wszystko jest w normie i wciąż można czerpać pełno frajdy z gry maszynką. Zanim jednak do tego przejdziemy, zobaczmy co się zmieniło. Po gorszeniu uległ pancerz. Zmniejszono grubość pancerza włazu dowódcy, to jest 1 i 2. Grubość pancerza bocznego za rolkami podtrzymującymi zmniejszono z 254 mm do 76,2 mm. I to drugie coś może niektórych dziwić, więc wyjaśnię o co chodzi. Na początek zobaczmy model obecny. Tak prezentuje się obecna e piąteczka. Jej włas jest Oznaczony głównie kolorem czerwonym, co sygnalizuje nam, że no, tam łatwo się nie przebijemy. Bazowo tam jest 228 pancerza. I jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie o tym, że ja ciągle powtarzałem, non-stop, nie strzelajcie w lewą stronę włazu, tylko w prawą, bo jeśli traficie tutaj, to zobaczcie, tutaj jest taki punkt, gdzie jest 114 mm pancerza czyli znacznie znacznie słabiej. Tyle tylko, że to jest niewielki fragment wieży. A tutaj jest, no, bardzo twardy punkt, prawda? Także to jest obecna piątka na włazie. Przyszła prezentuje się tak. Mamy kilka stref. Te elementy zobaczcie mają 184 mm pancerza i tutaj wystarczy 225 przebicia. I wejdzie, także znacznie mniej. Tam było potrzeba 270, czyli kosmos. Przechodzimy troszeczkę, troszeczkę bardziej do środka. Tutaj jest grubszy pancerz. 209 mm bazowego pancerza, ale wystarczy 230 przebicia i wejdzie. Czyli już nawet 9 8, 8 będą czasami przebijać na zwykłej amnicji. A to już jest spory jednak yy, minus. Prawa część Włazu jest jeszcze słabiej opancerzona. Tutaj mamy tylko 171,4 podstawowego pancerza, co sprawia, że potrzeba około 230 penetracji i też przebijamy się tutaj. No dobra, to jest pancerz Włazu, dowódcy. Widzimy, że jest znacznie pogorszony, ale o co chodzi z tymi rolkami? Więc na pewno wiecie o tym, że każdy czołg ma także pancerz na pierwszym kółku, na tylnym kółku z boku, prawda? I dla przykładu, obecny model T115 ma tam bardzo dobry pancerz. Zobaczcie: 254 plus 20 mm, co sprawia, że mamy do przebicia, no naprawdę, pff, nie rada pancerz niemal niewykonalne. Dlatego też tak często trafiamy w E5 w kółko za zero z rykoszetem. No, to jest. Standardowy scenariusz. Teraz po zmianach, kiedy strzelimy tutaj, o, tutaj jakieś bagi są też lekkie. Kiedy strzelimy teraz na przykład tutaj, to zobaczmy, że mamy 76 i 76,2 pancerza plus 20, czyli do przebicia niecałe 100 mm. Penetracja potrzebna, dużo, dużo mniejsza i z łatwością tutaj przebijemy się, czyli nie tylko w WAS wchodzi łatwiej, ale również w kółka wchodzi łatwiej. Dla mnie jest to ogromna różnica i to sprawi, że piątkę łatwo będzie teraz trafiać z gąską, z demedżem. Teraz jest to rzadkość. Także tak wyglądają zmiany. No i co? Zobaczmy jak to wygląda na polu bitwy. Czy Wargaming zniszczył te 115 tą zmianą? No nie bardzo. To nie o to chodzi, żeby zniszczyć czołg. Ta zmiana ma sprawić, że... E5 łatwiej będzie pokonać w walce na krótkim dystansie, czyli zakładamy scenariusz teraz, walka na krótkim dystansie, E5 na nas miażdży, nie ma żadnego słabego punktu oprócz dolnej płyty. Teraz po zmianach strzały, które wylądują na dolnej płycie na pewno będą yy, wciąż łapać, ale także możemy celować sobie po włazie, po kółkach, no na pewno na, na krótkim dystansie ta zmiana będzie bardziej odczuwalna. Na większym wątpię, aby i tak ktoś celował we włas, bo to nie będzie też aż tak proste. Jego wielkość przynajmniej nie uległa większej zmianie. Yy, więc tak to wygląda, moi drodzy, i już tak się rozglądam, że chyba nie ma sensu jechać tą flanką, bo nikt tutaj nie jedzie, więc w tył zwrot i jedziemy tam, gdzie reszta, czyli na prawo. No to jest. Akurat typowy scenariusz: nikt nie chce przejechać przez most, więc my nie będziemy gorsi. Również nie przejedziemy. O, sojusznik się rozbił, bardzo miło z jego strony. Chyba brał kurs ode mnie. No i pewnie tak, tak było pewnie. No i co? Wybrałem bitwę na żywo, bo jednak zawsze to do nich się skłaniacie. Bardziej wolicie oglądać takie rundy niż jakieś tam epickie. Pitewki, ale yy, które mogą lekko yy, oszukiwać system. No bo jednak też chodzi o to, aby realnie ocenić, jak sprawuje się maszynka. No i dobra. Na, ra na razie nic się nie dzieje specjalnego. No widać, że ta fałka tam coś kombinuje. Pancer 7 próbuje się chować za budynkiem, ale nic z tego nie będzie. Yy, on się raczej nie pokaże, a nawet jak się pokaże, to nie będzie lekko, lekko go przebić. Rywale tutaj się pokazują. To jest lepszy punkt. Lepszy cel, baczat. Może dostał? Może przy odrobinie szczęścia? No, ja są już jakieś lagi. A propos ostatniego filmu o się. przeczytałem wasze komentarze i zgłosiliście mi, że faktycznie coś jest na rzeczy. I to nie jest tak, że multi ma drewniany internet, choć to też jest pewien fakt. Mam, ale yy, serwer ma problemy. Serwer ma problemy i was też laguje podczas bitew. Także, no w tej sytuacji mogę powiedzieć tylko jedno: brawo, 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 brawo. Piaskownica leży i kwiczy często. Serwer testowy leży. No, nie ma tak stabilne serwery. <gry> Dowota. No i dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Jest fałeczka, jest fałeczka, jest fałeczka. Czekajcie, czekajcie. Za budynkiem się schowało, dobra. Nic z tego. Kranwagen także bezpieczny. No na razie rywale nie popełniają większych błędów. Nawet o te sety się odbiłem we włas. We włas, w wieżyczkę. A to nie jest dobra wiadomość. Fałeczka. O, weszło. Ale strasznie kiepsko leci pocisk, bo są właśnie te lagi nieszczęsne. Dobra, prowadzimy 4-1. Przydałoby się troszeczkę. Zwiększyć tempo intensywność tej rundy, bo tak, to daleko nie zajdę. Dobra, weszło ładnie. O, chyba się poprawiło, chyba już mniej laguje, chyba mniej. Jeszcze raz w wieżę. Proszę. Bum. Mamy damage, mamy damage. Kranwag do mnie snajpi, ale dla niego to tak naprawdę niewiele się zmieniło. On i tak ma przerąbane w walce ze piątką. Co prawda na krótkim dystansie własnie będzie przebijał, ale z daleka to nawet... Trafić z szwedem z magazynkiem jest bardzo trudno, a co dopiero celować po konkretnym punkcie, to jest dopiero wyzwanie. No i dobra, podjeżdżamy bliżej. Tutaj są czołgi, są, są. Jest stv, na którego akurat powiem szczerze mi zależy. No chętnie go zdejmę, tylko tyle, że tvp również ma takie tutaj plany i chyba go skończy. No właśnie. Dość szybko skończyła się bitewka dla tego gracza. STV mnie trafił, dobra, czyli... Kolega tym szwedem snajpi gdzieś. O kurde, we włas. We włas, z zamrakiem. To nie jest dobra wiadomość. To nie jest na pewno dobra wiadomość. Za bardzo dostaję. Weszło, ale też zobaczcie jakie lagi, jak późno poleciało. Masakra. 1500 damagezka. No, wykrwawimy się trochę. Przejeżdżając przez most. Mają tutaj dobrą osłonę. I najgorszy jest SST -RV. No, kurde, no, co by nie mówić, jego strzały są strasznie problematyczne. Teraz jeszcze Gąski mi zdjął. 90 spotuje, a on sobie tylko snajpi. Snajpi tylko jasz. Widzimy go. Widzimy, widzimy. Niech pokaże dół. No i właśnie. 19 de 19 Jakaś masakra. same ogryski dobijam najpierw karawan, kranik, a teraz ten agent. No nic, kapować nie będę. Jeszcze coś tam bym ustrzelił, chociaż jeden pocisk. Mógłbym oddać z damage'em więcej, aby do 2000 dobić. No 2000 to i tak, byłoby, byłoby bardzo skromnie. Jak na piątkę. Uuuu, 1100 GWS to w t 4 no to na pewno było odczuwalne, bolało go na bank. No i co? Jak widać, w takiej zwykłej bitewce tej zmiany nie odczujemy. Mówi wam, to nie jest tak, że koniec e to jest dramat, nie da się grać już, w ogóle hejtujmy gaming, po co oni to zrobili, tylko no ta zmiana będzie odczuwalna, ale nie na taki nie na takim dystansie, nie w takiej walce. Nie ma co dramatyzować. Aż tak źle nie jest. Końca piątki bym już... Bym jeszcze nie liczył. O kurna. Tutaj jest kolega. Oho. No to... Nie powiem. Ładowniczy mi zabity. Zabił mi ładowniczego w takiej akcji. Kurde. Jeszcze fosztu jest, ale mam akurat APK. O... No nie gadajcie, że mam strzelać w tego ogryzka. Kolejny ogryzek będzie. Chyba, że starana. <grywa> Kurde. Piąty frag. 1500 demedza. Zro... Idę po Top guna, słuchajcie. Ja wam mówię, będzie Top gun, Będzie specjalista na serwerze testowym. Co z, Co z tego, że damage'a prawie wcale? O, rykosze to ode mnie. Nie wierzę w to. Nie mam pytań. Niecałe 2000 uszkodzeń i specjalista. Brawo ja. Brawo ja, naprawdę. Gratulacje. Co jeden multi, to nie dwóch. No, zobaczcie, jak to wygląda. 1800 damage i 6 fragów. To się nazywa kradziej fragów. No, ale przynajmniej coś robiłem. Dobijałem lufy i nikt nie chciał dobijać. To ja powiedziałem: Dobra, ja się poświęcę. Ja będę dobijał. Nie wiem, czy to był przypadek, czy nie, ale chyba w poprzedniej bitwie 90. mnie trafiła we włas i weszło jej. To było z bliska. Ona sobie przycelowała we mnie, więc. Yy, tutaj chyba ważny moment do odnotowania. Ale mniejsza z tym, lecimy dalej. No dobra, pierwsza bitwa fantastyczna. Specjalista to jest. To, już no, to znaczy, że byłem kluczowym zawodnikiem w całym meczu. Bez mnie by się nie obeszło. A teraz drugi pojedynek i może nieco lepiej postrzelam Przełęcz. To jest mapa, gdzie wydaje mi się, że odczuję zmianę pancerza. Na Włazie szczególnie. Jak wiecie, na Przełęczy walczy się na bananie. Banan, czyli przepychacz J2, H2, K2. Te rejony ogólnie są zazwyczaj przyjmowane przez takie czołgi ciężkie jak mój. Eee, o, Trochę go przewróciłem. Nie musiałem tego robić. Eee, tam się raczej walczy, ale nie, no słuchajcie, mi się w ogóle jeździ jakoś tragicznie. To nie jest tak, że ja go przyblokowałem specjalnie, tylko ja patrzę, że mój czołg w ogóle nie skręca. Ja myślałem, że ja nie skręciłem, ale ja skręciłem tylko. Mi czołg nie skręca, no to... Cóż, fajnie, fajnie. Bardzo przyjemna sprawa. Dobrze się testuje w ten sposób. Jak tpanter, uwaga. Dostał. Nie ja no tutaj mogę stanąć sobie wesoło. I oddać jeszcze jakiś jeden strzał w TVPK. Raczej mnie CGCK nie one-shotnie. Wątpię w to. Naprawdę ja wątpię w to, że Arta będzie chciała mnie zdjąć na strzał, o Właz już strzelają, już skubańce celują po włazie, ale jeszcze nie wchodzi we własnie. Nie, nie, nie. Za słabo celują, sam sam środek celują. Ja wam mówiłem, złe celowanie i wcale nie będzie wchodziło tak lekko. To trzeba pocelować jeszcze troszeczkę. Koledzy, drodzy, jak Pantera, na hita, znowu kradnie fragi, no. Co za gość, co za gość. Działem trochę można jeszcze tutaj utrudniać im celowanie. No z tymi lagami to ja się nie dziwię, że nie trafiają. Sam ledwo trafiam. Dobra. Mam już więcej demedża niż w poprzedniej rundzie. <grytanie> Jakie to jest piękne. Ale wciąż 1200 odbitego. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Raz fragi, raz demedż. Teraz załaduję golda, ale zobaczcie, wszystko się dinga. Wszystko się dinga ode mnie. Pitu pitu Rewelacja O! Weszło Weszło, zabił dowódcę idealnie we włas. Nie wiem co mnie przebiło, czy to był TVP, czy kto, ale weszło Dobra. No i tak trzymam im pół teamu w tym miejscu, więc... I tak jest nieźle. Godzidy się boję. Godzily... A, godzina nie trafiła. No i dobra, wjadą chyba na mnie. To jest koniec chyba. W tym momencie to jest koniec, jak na moje oko. Jeszcze może jeden strzał oddam, chociaż. Choć też nie wykluczam, że to może być już koniec pocisków z mojej strony. Godzilla weszło, aczkolwiek. Są takie lagi, że ja nie mam pojęcia za bardzo, co się dzieje. No i właśnie. 4800 dm, 3400 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Moi drodzy, czy to jest oznaka słabego pojazdu? Trzymałem 6 czołgów przez dłuższą chwilę. Czy to jest sygnał, że czołg jest tragiczny, nie nadaje się do gry w ogóle? Weźcie go, znerwijcie jeszcze bardziej. Chcemy bafa, bo i nie da się nim grać. No to nie jest źle, to nie jest źle naprawdę. Dobrze mi się tym grał. Gdybym miał jeszcze normalny celownik i normalny ping, bez lagów to byłoby jeszcze może lepiej. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie jest wciąż bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie i jakoś zbytnio nie narzekam na tą zmianę. To znaczy, okej, okay, no jest pogorszony czołg, ale dramatu nie ma. Więc. Dla mnie dobrze się gra tym czołgiem. No i co bitewka dobiega do końca. Więcej już grać nie będę, bo zaraz się okaże, że jeszcze zginę na hita od czegoś i tylko wyjdzie jeszcze gorsza recenzja pojazdu po zmianach. Także na serwerze testowym, gdzie ludzie grają na goldzie, wciąż e5 swoje dinga. To jest moi drodzy, wynik 4800 damage. Yy, dużo lepiej niż. Poprzedniej rundzie, no i co? To tyle. Zachęcam Was do pisania swojego zdania o E5. Po zmianach może mieliście okazję również pograć tym czołgiem. Także zapraszam Was do y, oceniania filmu: łapki w górę, łapki w dół oraz do subskrypcji kanału. To tyle, na razie, cześć.